W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o ogromnej roli cynku w naszej odporności. Tym samym odcinek ten otwiera nową playlistę na moim kanale dotyczącą odporności. Szanowni Państwo, nagrywam ten odcinek w trakcie trwającej pandemii koronawirusa, a ponieważ już niedługo będzie jesień, a później zima, dużo łatwiej będzie o zarażenie dowolnym wirusem czy na przykład bakterią, to właśnie zawczasu otwieram tą playlistę, byśmy już na tę sytuację byli przygotowani. Ponieważ jak się okazuje, o czym dowiecie się Państwo na tej playliście, budowanie odporności to proces, który trwa. Zatem, by być zdrowym w zimie, należy odpowiednie interwencje podjąć już w lecie. Dlaczego zatem cynk jest tak istotny dla naszej odporności? I co jest z nim tak wyjątkowego, że akurat odcinkiem o cynku otwieram tą playlistę na moim kanale. Zanim Państwu o tym opowiem, przypomnę tylko, że jestem lekarzem, a ponieważ będę mówił o naturalnych formach zapobiegania chorobom, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. A więc zacznijmy. Osobiście uważam, że cynk jest ważniejszy od którejkolwiek substancji, którą będę omawiał na tej playliście, ale nie dlatego, że inne substancje będą mniej ważne dla naszego układu immunologicznego, ale tylko i wyłącznie dlatego, że z mojego punktu widzenia jest to najbardziej niedoceniany mikroelement, dlatego ja chcę uwypuklić jego właściwości, by zwiększyć Państwa zainteresowanie cynkiem i jego wpływem na nasze zdrowie. Doskonale wiemy, jak ważna jest rola witaminy D albo C w naszej odporności, ale tak naprawdę mało kto mówi o roli cynku w tym zakresie. Kolejny powód, dla którego stawiam cynk na piedestale przed innymi substancjami, to fakt, że nie tak dawno temu rozpoczęła się właśnie pandemia koronawirusa COVID-2019. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w odporności przeciwwirusowej odgrywa cynk. To też wykorzystując sytuację epidemiologiczną, w trakcie której rozpoczynam tworzenie playlisty o odporności, wychodzę naprzeciw ogromnym niedoborom wiedzy na temat cynku. I powtórzę się raz jeszcze. Bardzo bym chciał, abyście ten odcinek wzięli sobie Państwo do serca. Niech o roli cynku w naszym organizmie przekona Państwa następujące zdanie. Jego rola w utrzymaniu zdrowia wynika z tego, że jest składnikiem ponad 300 enzymów w naszym ciele. Jeżeli zatem dojdzie do niedoboru cynku w naszym organizmie, możemy przypuszczać, iż funkcja tych 300 enzymów zostanie upośledzona. I właśnie wiele z tych enzymów bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu naszego układu odpornościowego. Jedną z podstawowych funkcji w utrzymaniu odporności naszego organizmu jest fakt, że cynk łącznie z cholesterolem utrzymuje w prawidłowej kondycji błony komórkowe, co ma ogromne znaczenie w utrzymaniu odporności całego ciała. Te pojedyncze komórki tworzą tkanki, a kolejno tkanki cały organizm. Jeśli psuje się pojedyncza cegiełka, to psuje się cała budowa. Czyli upraszczając, cynk bierze udział w tworzeniu integralności naszych komórek. Zatem, im lepiej skonstruowana jest ta bariera, tym mniejsze prawdopodobieństwo wniknięcia wirusa i oczywiście szerzenia się zakażenia od jednej komórki do drugiej. Ale najważniejszą funkcją cynku w kreowaniu naszej odporności jest utrzymanie w prawidłowej kondycji naszej grasicy. I tutaj pozwolę sobie rozwinąć ten temat, zanim przejdziemy dalej. Bez wnikania w szczegóły. Grasica jest bardzo małym znanym gruczołem w naszym organizmie, który zaczyna zanikać od wczesnych lat. Niemniej jednak stopień i tempo zanikania grasicy jest różne. Wiemy doskonale, że niedobór cynku przyczynia się do szybszego zaniku grasicy. Zatem, jeśli masz niedobory cynku, to twoja grasica zanika szybciej. A jeśli masz prawidłowe poziomy cynku, to twoja grasica będzie w dobrej kondycji. Ale zobaczmy ten dowód naukowy, ponieważ będzie to jeden z najważniejszych dowodów naukowych chyba na całym tym kanale. Badanie naukowe z 1995 roku. Odwracalność zanikania grasicy i związanych z wiekiem obwodowych dysfunkcji odpornościowych przez suplementację cynkiem u starych myszy. W treści czytamy:
Odkrycia te wyraźnie wykazują na znaczenie cynku dla skuteczności immunologicznej i sugerują, że związany z wiekiem zanik grasicy i obwodowe dysfunkcje naszego układu immunologicznego nie są zjawiskami nieodwracalnymi, ale są w dużej mierze zależne od puli cynku. A jakie ma to znaczenie dla naszej odporności i dlaczego akurat mówiłem o grasicy? Otóż grasica to gruczoł, w którym dojrzewa znaczna część komórek naszego układu odpornościowego. To właśnie w grasicy produkowana jest tymulina, która powoduje dojrzewanie komórek układu immunologicznego, w szczególności komórek T. Zatem im stabilniejszy jest poziom cynku w naszym organizmie, tym większa jest nasza grasica na starość. Im większa jest grasica, tym więcej jest tymuliny. Im więcej jest tymuliny, tym sprawniejszy jest cały układ odpornościowy. Jednak tutaj chciałbym być dobrze zrozumiany. Stopniowe zanikanie grasicy jest nieuniknione, natomiast szybkość tego zaniku może być różny. W związku z tym w wieku 60-70 lat albo będziemy mieli ten gruczoł praktycznie niewidocznych rozmiarów i całkowicie niefunkcjonujący, albo jeśli ten gruczoł będzie zanikał wolniej, w sposób fizjologiczny, tak jak przewidziała dla nas natura, to w wieku 60-70 lat będziemy mieli jeszcze grasicę, która w miarę sprawnie będzie powodowała dojrzewanie komórek układu immunologicznego i wciąż broniła nasz organizm przed komórkami obcymi, od wirusów, przez komórki nowotworowe, po bakterie i inne patogeny. Zatem każdy człowiek, który myśli o tym, by mieć prawidłową odporność, nie tylko w wieku młodym, ale także i w wieku starszym, powinien zrobić wszystko, by jego grasica pozostała w jak najlepszym stanie, możliwie jak najdłużej. Nawiązując do sytuacji z koronawirusem, to nie jest przypadek, że koronawirus czy inne wirusy w historii, jak na przykład grypa hiszpańska, uśmiercają właśnie osoby w wieku starszym, a w szczególności te, których układ immunologiczny był uszkodzony przez choroby przewlekłe. To dowodzi, jak istotny jest układ immunologiczny, którym obdarzyła nas natura. Ale analizując dane, zależności wieku i utratę siły układu immunologicznego, nie jest także zaskoczeniem, że to choroby nowotworowe pojawiają się właśnie najczęściej w wieku starszym. Zatem wracając do tematu. Jeśli zatem niedobory cynku prowadzą do szybkiego zaniku grasicy, to wniosek z tego płynie bardzo prosty. Jeśli chcesz mieć silny układ immunologiczny na starość, być bardziej odporny na wirusy, zakażenia bakteryjne czy nowotwory, to pamiętaj, cynk powinien być twoim najlepszym przyjacielem. Zanim dojdziemy do tego, jakie dawki cynku są nam niezbędne dziennie, jakie są bezpieczne, jakie są niebezpieczne i do wszystkich innych danych związanych z cynkiem, omówmy dokładnie to, dlaczego cynk jest najlepszym przyjacielem układu immunologicznego. Dla prawidłowego działania cynku w każdej komórce bardzo ważną rolę odgrywają tak zwane metalotioneiny. Są to białka, które pełnią rolę magazynu dla cynku i szacuje się, że około 30% cynku właśnie w tych magazynach w postaci metalotionein się znajduje. Fakt, iż cynk jest magazynowany w naszych komórkach, daje nam do zrozumienia, iż organizm może go wykorzystać w sytuacjach innych niż te, z którymi ma na co dzień do czynienia. I tak w rzeczy samej się dzieje. Uwalnianie cynku z metalotionein ma miejsce w przypadku zakażeń wirusowych, gdzie jony cynku atakują polimerazę wirusów, co uniemożliwia im pomnażanie się. Zatem należy zwrócić uwagę na to, iż białka, które zwane są metalotioneinami, które gromadzą cynk w komórkach, są tak samo ważne jak cynk, ponieważ w ściśle określonym czasie potrafią uwolnić zgromadzone zasoby cynku do walki z patogenami. Dlatego pamiętaj, prawidłowe stężenie cynku w twoim ciele to jedno, prawidłowa podaż z dietą to drugie, ale utrzymanie w prawidłowej funkcji magazynów cynku to trzecie. Te trzy filary prawidłowego funkcjonowania cynku w naszej odporności powinny się zazębiać. Zatem, w dużym skrócie, aby nasz organizm mógł produkować metalotioneiny wiążące i magazynujące cynk, musisz do organizmu dostarczać dwa ważne aminokwasy, czyli cysteinę oraz histydynę.
A prócz tego selen i miedź. Dopiero te dwa składniki spowodują, że zasoby cynku mogą być mobilne i wykorzystane wtedy, kiedy twój organizm tego naprawdę potrzebuje. Nie powinien zatem dziwić fakt, że wiele badań naukowych, a także opracowań naukowych, w wyraźny sposób koreluje niedobory cynku z zapadalnością na choroby wirusowe czy choroby bakteryjne. Podkreślam, że nie mówimy tutaj tylko o ciężkości przebiegu choroby, ale także o samej inicjacji choroby. Co w dużym uproszczeniu oznacza, że gdyby dany organizm miał odpowiednie stężenie cynku w swoim organizmie, to w wielu przypadkach do rozwoju choroby nigdy by nie doszło. Podsumowując, cynk pełni bardzo ważną rolę w naszej odporności, zarówno we wrodzonej, ale także i adaptacyjnej. Odgrywa bardzo ważną rolę jako strażnik naszej odporności, na poziomie komórkowym, ale także na poziomie całego organizmu. Regulując pracę układu immunologicznego, barier ochronnych, np. w jelitach czy w płucach, a także jako sygnalizator o zaistniałym zagrożeniu. No ale co najważniejsze, prawidłowe stężenie cynku spowalnia zanikanie naszej grasicy, czyli najważniejszego gruczołu, w którym dojrzewają komórki naszego układu immunologicznego, który oczywiście broni nas przed nowotworami, wirusami, bakteriami i innymi patogenami. Należy omówić także, jaka jest racjonalna ilość cynku, która powinna być przez nas spożywana. Rozpocznijmy od tego, że istnieje spora rozbieżność między maksymalną sugerowaną ilością cynku, która dopuszczona jest do spożycia w Europie, a tym, co przyjmuje się za górny limit w Stanach Zjednoczonych. W Europie sugeruje się, iż nie powinno się przekraczać 25 mg cynku dziennie, natomiast w Stanach Zjednoczonych ilość ta wynosi 40 mg. Ja absolutnie zgadzam się z tymi wytycznymi i uważam, że dawka 25 mg dziennie cynku jest to ilość, która w zupełności wystarcza do tego, żeby zmagazynować cynk w odpowiedniej ilości w metalotionoinach, a także zaspokoić racjonalne potrzeby organizmu w czasie rzeczywistym. Jednak za najbardziej optymalną w większości przypadków w czasie, kiedy organizm nie walczy z infekcją, wydaje się być dawka w granicach 15 mg. Niemniej jednak w historii znane były przypadki używania cynku w znacznie większych ilościach w celach leczniczych, chociażby chorób wirusowych lub innych chorób. W przypadku trądu na przykład chorzy przyjmują 200 mg cynku przez 18 miesięcy. 40 mg na przykład dziennie przez 1,5 roku stosuje się na przykład w leczeniu malarii, a 150 mg cynku przez pół roku w przypadku leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C. Natomiast ważną wzmianką dla osób zdrowych jest to, że przyjmowanie bardzo dużych dawek pozbawione jest jakiegokolwiek sensu, ponieważ udowodniono, iż u osoby zdrowej podawanie większej ilości niż 100 mg cynku dziennie nie przynosi żadnej wyraźnej korzyści zdrowotnej. Dopiero u osoby chorej, na chorobę zakaźną na przykład, w której cynk może odegrać aktywną rolę w zwalczaniu zakażenia, to wtedy korzystne okazuje się zwiększenie dawki, niż ta, która oczywiście jest sugerowana dla osób zdrowych. Analizując badania naukowe, które opisują leczenie chorób z udziałem cynku w zwalczaniu zarówno chorób wirusowych, jak i bakteryjnych, okazuje się, iż dawki w granicach 50 mg dziennie mają wyraźny hamujący efekt na pomnażanie się zarówno wirusów, jak i bakterii. Zatem powszechna opinia, iż to w bardzo łatwy sposób możemy przedawkować cynk, stosując suplementy diety, wydaje się być raczej opinią krzywdzącą dla branży na przykład suplementów diety, niż opinią odnoszącą się do faktów, które przedstawiają rzetelne badania naukowe. Chyba, że ktoś zamiast jednej tabletki, która standardowo zawiera od 5 do 10 mg cynku, będzie codziennie spożywał całe opakowanie, to wtedy rzeczywiście może pojawić się problem. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy film, a ja jak zwykle zapraszam Państwa do następnego odcinka.